Takie autobusy, ale w żółtym kolorze, wyjadą we wrześniu na ulicę Lubina i powiatu lubińskiego. Będą niskopodłogowe, klimatyzowane, zasilane CNG, czyli sprężonym gazem ziemnym. W Lubinie powstanie również stacja do tankowania. Złożyliśmy ofertę na nasz najnowszy produkt, który będzie produkowany w fabryce w Starachowicach. I rzeczywiście zaoferowaliśmy bardzo dobre rozwiązanie, niskoemisyjne, oszczędne autobusy o napędzie, tak jak było wspomniane, gazowym, z modułem hybrydowym, które umożliwią jeszcze niższe zużycie energii w tym pojeździe. Lubiński PKS otrzymał ponad 14 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup nowych pojazdów. Te 25 nowych autobusów będzie kosztowało prawie 28 milionów złotych. To jest ogromna kwota i ogromny wysiłek finansowy. Nie byłby możliwy, gdybyśmy nie uczestniczyli w naborze Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego, gdzie otrzymaliśmy wsparcie 50% wartości przedsięwzięcia. To jest, bez tego byśmy po prostu nie mogli sfinansować tego zakupu. PKS musi się rozwijać, by być konkurencyjnym na trudnym rynku przewozów pasażerskich w Polsce. Kupno kolejnych autobusów jest więc krokiem naprzód, mówi prezes PKS-u. Obserwujemy przetargi, które organizują przewoźnicy, organizatorzy, czyli miasta w Polsce, przetargi na usługi komunikacji miejskiej. Jednym z warunków jest posiadanie określonego procentu lub całkowicie pojazdów niskoemisyjnych lub bezemisyjnych. To jest po prostu w przetargach w Polsce teraz norma, więc przewidujemy również, że utrzymując się w tym trendzie, organizator, czyli powiat, będzie stawiał podobne warunki. Lubin był pierwszym polskim miastem, w którym wprowadzono bezpłatną komunikację dla wszystkich pasażerów, nie tylko dla tych zameldowanych na tym terenie. W tym roku minęło 5 lat, odkąd już nie tylko pasażerowie powiatu lubińskiego jeżdżą darmowymi autobusami. Okazało się, że to jest rozwiązanie, które wszyscy inni zauważyli. To znaczy, po pierwsze, gwałtowny przyrost ilości pasażerów, prawie 100% w ciągu 2 lat. To jest oczywiście też związane z tym, że tych samochodów było nam sporo też w mieście. I się okazało, że to był spory sukces. Szereg miast, tutaj prezes przedstawiał, to już kilkadziesiąt miast w Polsce, mniejszych bądź większych, zaczęło przychodzić na bezpłatną komunikację miejską. Inne miejscowości również wprowadzają, jeżeli nie stać ich na jakby całkowicie bezpłatną, to ilość dni bezpłatnych, ilość kursów bezpłatnych, dla młodzieży tylko bezpłatne, więc to jest trend ogólno chyba już polski. Nowoczesne autobusy będą wozić pasażerów od września 2020 roku.